Cześć, nazywam się Kasia Kaczmarek i jestem instruktorem marki Indigo i buszuję po terenie województwa wielkopolskiego, a dokładniej znajdziecie mnie w Poznaniu. Protein Base to innowacyjny produkt hybrydowy, całkowicie rozpuszczalny. Jego pierwszą zaletą jest jego gęstość. Zobaczcie sami, nieco bardziej gęsty produkt niż ten, który znałyście do tej pory, który daje nam absolutną kontrolę nad tym, w jaki sposób możemy go aplikować na naturalną płytkę. Pierwsze zastosowanie to standardowe, czyli aplikujemy go jak dotychczasową bazę i świetnie trzyma się naturalnej płytki. Drugi sposób, taki nieco bardziej cwany, jak na pracy w salonie, czyli możemy nim wykonać delikatne uzupełnienie naszej klientkom. Trzecia rzecz, którą możemy zrobić tym produktem, to jest delikatna rekonstrukcja paznokcia poprzez odbudowanie krzywej C i nadanie mu idealnego kształtu. Gęstość tego produktu idealnie daje nam możliwość tego, aby kontrolować tą krzywą C i zrobić to zupełnie bez problemu. Absolutny hit, do jakiego możemy użyć tej bazy, to jest oczywiście przedłużenie naturalnego paznokcia na szablonie. Oczywiście pokażemy dzisiaj, w jaki sposób to uczynić. Ten produkt w moim salonie dostał miano taśmy. Dlaczego taśmy? Otóż dlatego, że największym utrapieniem każdej stylistki, kiedy wykonuje manikier hybrydowy, jest idealna aplikacja koloru w okolicy wału okołopaznokciowego. Otóż ta baza po utwardzeniu daje taki efekt, że aplikacja koloru na nią jest czystą przyjemnością. W momencie, kiedy pięknie wymalujecie sobie cały paznokieć przy skórkach, możecie być pewne, że po wyjęciu z lampy produkt kolorowy nie odsunie się od skórek nawet o milimetr. Jest to kapitalne. Dodatkowo, jak sama nazwa wskazuje, Protein Base zawiera bardzo dużo protein, przez co jest to rewelacyjny produkt regenerujący nasze paznokcie. No i najważniejsza rzecz, całkowicie rozpuszcza się, przez co zupełnie bezkolizyjnie możemy usunąć ją z naturalnych paznokci. Zaczynamy aplikację naszego kultowego, wiosennego produktu. Oczywiście zaczynamy od dezynfekcji. I pierwsze, na co chciałabym bardzo zwrócić Waszą uwagę, to jest to, abyście zobaczyli, jak bardzo płaskie są paznokcie naszej modelki. Ponadto warto zwrócić również uwagę na to, że paznokcie tutaj w tym przypadku są naprawdę w całkiem dobrej kondycji, są to dosyć twarde paznokcie, więc nie chcę myśleć o tym, co się dzieje z paznokciami naturalnymi naszych klientek, kiedy marzą o nieco dłuższym paznokciu, a płytkę mają w słabej kondycji. Nie martwcie się, ja Was dzisiaj uratuję, przepisem na to jest Protein Base. Zaczynamy standardowo od tego, że usuwamy sobie wszystkie skóreczki z wału kołopaznokciowego i delikatnie matowimy naszą płytkę. Nie zapominamy również o tym, aby nałożyć na nią cleaner, czyli podstawę, która spowoduje, że usuniemy z paznokcia wszelkie zanieczyszczenia. Następnie aplikujemy sobie primer bezkwasowy. I pierwszą warstwę Protein Base. Aby nie mieć większych problemów z aplikacją, mój sposób na nałożenie tej bazy jest taki, że nakładam sobie pierwszą cienką warstwę na cały paznokieć. Oczywiście otulam sobie całkowicie wolny brzeg paznokcia. Nadbudowuję większą kroplą protein. Kroplę oczywiście umieszczam sobie na środku paznokcia, tak aby swobodnie spadła sobie z pędzelka. Ona pięknie się poziomuje. Delikatnie rozciągam ją do lewej i do prawej strony. Utwardzamy sobie nasz Protein Base, jeśli macie lampę LEDową Indigo, tak naprawdę 5 sekund. Po utwardzeniu dochodzę do wniosku, że można by było jeszcze troszeczkę dołożyć tej naszej krzywej, więc jakby zabieg powtarzam. Na drugim paznokciu pokażemy wspaniały proces odbudowy naturalnego paznokcia od podstaw. Zdarza się tak, że czasami do salonów wpadają nam klientki, które miały różnego rodzaju zdarzenia i zwyczajnie złamały paznokieć. Cała reszta jest piękna, długa i w takiej sytuacji możemy jak najbardziej Protein Base uratować sytuację. Nakładamy primer i podkładamy standardowo szablon. W przypadku rekonstrukcji paznokcia zaczynam od tego, że delikatnie nadbudowuję sobie szkielecik, czyli zrzucam jedną kropelkę bazy na odcinku wolnego brzegu. Oczywiście bazą zarysowuję sobie kształt naturalnego paznokcia. Utwardzam sobie tę warstwę 5 sekund, wyciągam z lampki i aplikuję raz jeszcze bazę na całą płytkę. W ten sposób tworzę sobie szkielet. I automatycznie powtarzam całą procedurę, tak jak było to wcześniej przy rekonstrukcji całej krzywej C, czyli nakładam cienką warstwę na całość paznokcia. To pozwala nam uzyskać równą warstwę dyspersyjną na całym paznokciu i powoduje to, że produkt, który będziemy teraz właśnie sobie zrzucać, bardzo fajnie, równo rozprowadzi się po całej płytce. Niestety nie obędzie się bez delikatnego opracowania go tunikiem. Dziewczyny, na tym kończymy dzisiejszą prezentację Protein Base. Mam nadzieję, że pokusicie się o zakup tego produktu. Wierzcie mi, to jest autentyczny must have tego sezonu. Musicie go mieć.